W tym filmie opowiem Wam, jak ze swojego telefonu zrobić prosto i szybko kamerkę internetową, tak aby można było ją wykorzystać w Zoomie, w Skype'ie, w Microsoft Teams, a nawet w OBS-ie. Zapraszam. Jeżeli Wy także macie bardzo źle umiejscowioną kamerkę internetową, tak jak ja w tym laptopie nad klawiaturą, albo Wasza kamerka internetowa jest bardzo słabej jakości, to z pewnością zainteresuje Was ten film. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest wejście do sklepu internetowego i ściągnięcie aplikacji Irion Webcam. I w tym momencie na ekranie telefonu mamy krótką instrukcję. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić po instalacji aplikacji na telefonie, jest instalacja oprogramowania na komputerze. Jest to bardzo lekkie i proste oprogramowanie i wystarczy wejść na stronę irion.com, aby pobrać aplikację albo dla Windows, albo dla Maca. Po instalacji aplikacji wyskakuje nam okienko i to okienko zostawiamy otwarte. To jest tak zwany serwer, który będzie łączył naszego laptopa z telefonem. I są dwie możliwości połączenia telefonu z laptopem. Możemy to zrobić przez Wi-Fi, jeżeli laptop i telefon są w jednej sieci, czyli korzystacie z tego samego routera. Jeżeli nie, to możecie skorzystać z połączenia przez kabel USB. Zaraz pokażę Wam, jak wyglądają oba połączenia. Jeżeli mamy zainstalowane oprogramowanie na telefonie i na laptopie, wystarczy, że na telefonie potwierdzimy Continue, damy możliwość korzystania zarówno z kamery, jak i z multimediów. I w tym momencie widzicie, że moja kamera połączyła się z laptopem. Obraz jest przekazywany przez Wi-Fi i jest to całkiem małe opóźnienie, bym powiedział, jak na Wi-Fi. Router jest w tym samym pomieszczeniu. Także zaraz jeszcze Wam włączę Zooma, żebyście mieli porównanie, jakie jest opóźnienie. W każdym razie nie jest źle i to co najważniejsze, czyli bezproblemowe połączenie, wszystko działa jak należy. Jedna ważna rzecz to przy wideorozmowach, jeżeli korzystacie z telefonu, wykorzystujcie ten aparat, który jest tutaj z tyłu, ponieważ zazwyczaj jest on lepszej jakości niż kamerka do selfie. Żeby wykorzystać telefon jako kamerkę internetową, będziecie potrzebowali jakiegoś statywu z uchwytem do telefonu. I tutaj polecam Wam bardzo statyw Neewer M225 z głowicą CK30. I tutaj korzystam także z uchwytu Ulanzi ST05, który jest bardzo dobrym uchwytem z regulacją, z możliwością wykorzystania także telefonu w trybie poziomym. Oczywiście warto dostosować sobie wysokość telefonu i tutaj polecam Wam mniej więcej wysokość linii oczu. A teraz pokażę Wam, jak wykorzystać telefon komórkowy jako kamerkę internetową w Zoomie. Wchodzimy sobie w New Meeting i tutaj od razu pokazuje nam się widok z kamery wbudowanej w laptopa. Jest to bardzo kiepski widok, ponieważ kamera jest umiejscowiona tutaj nad klawiaturą, na dole. Dodatkowo kamerka internetowa, którą teraz oglądacie, jest słabej jakości. I przełączę sobie w tym momencie na kamerkę Irion Webcam, czyli na mój telefon, który jest tutaj. I zobaczcie, jak dużo lepiej wygląda ten obraz. Jest dużo ostrzejszy i dużo czystszy. Mamy ładne kolory, lepszy kontrast, więc wszystko jest na plus. Ja mam telefon, który ma już 2 lata, więc myślę, że jak będziecie korzystali z jakichś najnowszych telefonów, to obraz będzie jeszcze lepszy, więc tym bardziej zachęcam Was do tego, że nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy na kamerkę internetową. Wystarczy zainstalować sobie ten program i wszystko jest naprawdę dużo, dużo lepsze. Jeżeli chcielibyście wykorzystać Wasz telefon jako kamerkę internetową w OBS Studio, to wystarczy, że uruchomicie OBS-a i w źródłach obrazu wybierzecie sobie urządzenie do przechwytywania wideo. Klikając OK i tutaj z listy urządzeń wybieramy sobie Irion Webcam i oczywiście możecie wybrać sobie własne ustawienia przechwytywania obrazu z telefonu i tutaj Wam polecam, jeżeli robicie streamy, to rozdzielczość Full HD Wam w zupełności wystarczy i przy połączeniu Wi-Fi to w miarę powinno być responsywne. I tak jak widzicie, w lewym górnym rogu pojawia się logo firmy irion.com, ale ono po chwili znika. Jeżeli potrzebowalibyście mieć wersję oprogramowania bez loga, to ona kosztuje około 21 zł. Jeżeli chcielibyście Wasz telefon wykorzystać jako kamerkę internetową, to również możecie połączyć go z laptopem używając kabla USB i korzystając z oprogramowania Irion Webcam. Wystarczy podłączyć kabel USB do laptopa i do telefonu, a następnie
zezwolić na debugowanie USB. Jest to takie okienko, które wyskakuje. Jeżeli takie okienko Wam się nie pojawiło, to musicie wejść w ustawienia zaawansowane w swoim telefonie i zaznaczyć, że zezwalacie na debugowanie USB. Jeżeli zezwolicie, to automatycznie telefon łączy się z laptopem i w tym momencie mamy widok na laptopie z naszego telefonu. To połączenie kablem na pewno będzie lepsze pod względem jakości, czyli będziecie mieli mniejsze opóźnienie, a na pewno będzie też pewniejsze niż wykorzystanie routera. A teraz zapraszam Was do oglądnięcia tych filmów, które tutaj Wam się pokazały, ponieważ z nich dowiecie się jeszcze więcej na temat tego, jak podnieść jakość swojego wideo na wyższy poziom. Zapraszam.